Dzień dobry Państwu, Rafał Górski. Mam 10 minut na to, żeby opowiedzieć o 17 latach kampanii na rzecz rad pracowników. Jest to oczywiście trudne, ale postaram się w skrócie. 2006 rok to taka, ta ustawa, z którą Państwo się zmagacie, która, jak ja to mówię na szkoleniach, jest, dostaliście Państwo śrubokręt do wbicia w ścianę gwoździa, a powinniście dostać młotek. No i nie macie tego młotka, po prostu jest ta ustawa bez zębów, ma szereg mankamentów i wszyscy o tym wiemy. To jest jedyny parlamentarzysta, który w historii polskiego parlamentu rozumiał rady pracowników i działał na rzecz tych rad pracowników. Senator Romaszewski niestety już nie żyje, a mamy nadzieję, że w kolejnej kadencji będzie więcej osób w parlamencie, którzy będą chcieli po prostu działać na rzecz rad pracowników. Tu Piotr Ciąpa, który przyszedł do nas z tematem w 2005 roku, za chwilę będzie w panelu, będziecie go Państwo mogli poznać. Te 17 lat to głównie szkolenia, blisko 3000 osób, którym pomogliśmy, 500 rad, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, również Państwo pewnie byliście na części z tych szkoleń. Pierwsza nowelizacja ustawy o radach pracowników, którą przygotowaliśmy w 2008 roku. No, ona wtedy rządziła 2008-2009, wtedy rządziła inna opcja, nie była zainteresowana tym, co przygotowaliśmy. Później w 2017-2016 również kolejna druga nowelizacja. Cały czas chcieliśmy ten śrubokręt zamienić na młotek, ale to się po prostu nie daje, jeśli chodzi o naszych parlamentarzystów. Generalnie temat rad pracowników jest niespecjalnie w polu zainteresowania. Za chwilę na panelu będziemy o tym rozmawiać. Tutaj budynek prawa, budynek Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi. Tam są ludzie, którzy Państwu pomagają, jeżeli Państwo do nas się zwracaliście z pytaniami o to, jak Rada ma działać, z prośbami o jakieś rozwiązanie kwestii prawnych związanych z działaniem Rady, to właśnie tutaj wolontaryjnie, podkreślam, od kilkunastu lat pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego nam pomagają, żeby Wam pomagać. Pierwsze forum, ktoś był na pierwszym forum w 2006 roku, w 2016, przepraszam, w PAP-ie w Warszawie, ręka do góry. Jedna osoba, dwie osoby tutaj z początku, czyli się po prostu tak to trochę zmienia sytuacja, że w 2016 mieliśmy pierwsze forum, a dzisiaj już nikogo z tego forum nie ma. Tutaj takie, ja pozwolę sobie przeczytać, w jaki sposób rady pracowników mogą zwiększyć kapitał zaufania społecznego konieczny do wdrożenia planu Morawieckiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie słynne slajdy z 2016 roku premiera Morawieckiego. Tam między innymi była kwestia dialogu społecznego, partycypacji społecznej. No niestety, mimo różnych próśb, wniosków, apeli do rządu, który do dzisiaj rządzi, niespecjalnie jest zainteresowanie nowelizacją ustawy o radach pracowników, a byliśmy u wszystkich świętych, również byliśmy u prezydenta. No, Państwo pewnie sobie sami zdajecie sprawę. Układ sił jest taki, że partie są zależne w jakiejś części od związków zawodowych, PiS jest zależny od Solidarności, Lewica jest zależna od OPZZ-u i tak można by jeszcze dłużej mówić. Natomiast wyzwanie polega na tym, że związki zawodowe dzisiaj niespecjalnie są zainteresowane tym, żeby rady pracowników wzmacniać. Szczególnie niespecjalnie zainteresowane są centrale związkowe, bo jak jeździmy po Polsce i rozmawiamy lokalnie z liderami związków, to już jest inna sytuacja, ale na przykład z Piotrem Dudą
z NSZZ Solidarność. Od kilkunastu lat próbujemy przekonać Solidarność do rad. Niestety to nie wychodzi. Tutaj jest drugie ogólnopolskie forum na Uniwersytecie Łódzkim. 2019 rok, relacje wideo, to tak przy okazji Państwo wszystkie materiały u nas macie na stronie, możecie, wiedza jest i warto z niej korzystać. Tutaj panel rad pracowników, członkowie rad pracowników dzielą się swoimi doświadczeniami. Dzisiaj będzie również trzeci panel, o którym wspominała Patrycja. Chyba nasz największy sukces, czyli zainteresowanie i zmotywowanie Państwowej Inspekcji Pracy, żeby wchodziła do zakładów pracy i badała czy rewidowała przestrzeganie ustawy o radach pracowników. To jest takie pamiątkowe zdjęcie z przedsiedziby Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie. Rady Pracowników Info, zachęcam do strony. Tutaj z kolei, nie wszyscy może widzą, 21 listopada 2019 rok, dostaliśmy takie okrągłe pismo z Ministerstwa Pracy, w którym jest informacja o tym, że już wkrótce ruszą prace nad nowelizacją ustawy i że oczywiście rząd będzie, weźmie pod uwagę te dwie nasze nowelizacje, które przygotowaliśmy z Państwa udziałem, jeżdżąc po całej Polsce i pytając Państwa o to, co w tej ustawie trzeba poprawić. To był listopad 2019 rok, do dzisiaj prace się nie rozpoczęły. Zapraszaliśmy Ministerstwo Pracy, ale mieli inne obowiązki. Tutaj z kolei aktywność obywatelska sprzed początek pandemii. Próbowaliśmy na Państwa wniosek wprowadzić do Sejmu małą nowelizację ustawy, która miała ułatwiać w czasach koronawirusa zorganizowanie wyborów. No już było blisko, pomagał nam senator Kwiatkowski, nawet znaleźliśmy się na obradach plenarnych w Senacie, no ale później, czy w trakcie, był bardzo silny lobbying NSZZ Solidarność i senatorowie PiS-u byli przekonywani do tego, że ta nowelizacja nie ma sensu. Bo oczywiście Państwo kojarzycie, no w Senacie niby Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska i opozycja ma większość, czyli teoretycznie mogła być przegłosowana ta nowelizacja i skierowana do Sejmu, ale nie przyszło dwóch senatorów i sprawa i... No i tak się stało. Centrum Wspierania Rad Pracowników, strona internetowa, Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby ją odwiedzać. Co robimy? No robimy wszystko to, co jest możliwe dzisiaj do zrobienia, bo państwo nasze, Polska, po prostu dawno abdykowało, to znaczy nie interesuje się radami pracowników, zostało zmuszone, politycy zostali zmuszeni dyrektywą Unii Europejskiej do tego, żeby uchwalić ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji w 2006 roku. Natomiast no, wyzwanie polega na tym, że tak zostali. Zostawili państwa, zostawili tą instytucję. No i tak to wygląda, tak? Że z jednej strony mamy uroczyste obchody i składanie wieńców, kiedy są różnego rodzaju rocznice dotyczące, nie wiem, robotników, poległych wujków, stoczni i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wtedy się uśmiechają i oni tutaj pamiętają o robotnikach i o tym, o Solidarności. Ale kiedy przychodzi co do czego, czyli trzeba pomóc radom pracownikom, czyli robotnikom dzisiaj, Państwu pomóc, no to po prostu to wygląda jak wygląda. My zapraszaliśmy wszystkich, a wszystkie opcje polityczne do tego, żeby tu przejść na ten pierwszy panel, który będę za chwilę prowadził. No i niestety zaproszenie przyjął tylko jeden przedstawiciel jednej partii, Maciej Konieczny, Lewicy Razem. No i tak to wygląda, za chwilę więcej o tym. Zmieściłem się w 10 minut. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, plan jest taki, żebyście Państwo mieli też swoje pół godziny do tego, żeby zadawać pytania, czyli to nie ma być kazanie na zasadzie, że tutaj panowie obok mnie będą mówić, a później właściwie skończy się to i będzie przerwa kawowa. Proszę sobie zapisywać na kartkach pytania. Ja postaram się jak najszybciej Państwu dać głos, natomiast no, z szacunku dla osób, które przyjęły zaproszenie, mamy godzinę na moje pytania i pół godziny na Państwa pytania. Mamy czterech panelistów, czyli będę pilnował. Są trzy pytania do każdego, po 5 minut na odpowiedź, nie ma więcej czasu. Po godzinie po prostu przechodzimy do Państwa pytań. Pierwsze pytanie tutaj do pana posła Macieja Koniecznego. Właściwie to będzie pierwsze pytanie do wszystkich. Jak Państwa zdaniem wygląda stan dialogu społecznego dzisiaj w polskich firmach? Ale zanim to Państwo powiecie, chciałbym usłyszeć króciutko, dlaczego w ogóle Państwo się interesujecie tematem praw pracowników. 5 minut. Proszę, Panie Pośle. To zaczynając od końca, ja mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego trafiłem w ogóle do polityki, bo interesowałem się kwestiami pracowniczymi, bo zawsze był to dla mnie priorytet. Też identyfikuję się jako socjalista i to jest jakiś taki klucz do w ogóle rozumienia mojej działalności politycznej. I tak trafiłem do polityki, też miałem własne doświadczenia trudnego rynku, powiedzmy, z czasów Donalda Tuska i okolic, kiedy naprawdę te relacje, pozycja pracownika na polskim rynku pracy, także ze względu na większą liczbę umów śmieciowych, dużo niższe pensje, brak minimalnej godzinowej była dużo gorsza, tak? Ale to na poziomie takim umowy i płacy, tak? A jeżeli chodzi o stan dialogu społecznego, to krótko mówiąc, słabo. I to ja patrzę z takiej perspektywy. Należy wzmocnić pozycję pracownika względem pracodawcy, tak, żeby mógł skuteczniej negocjować swoje racje. I to można robić na różnych poziomach. I tutaj oczywistym elementem są związki zawodowe i też nie chciałbym tutaj wygrywać w kwestii rad pracowniczych czy innych form reprezentacji pracowniczej i klasycznej działalności związków zawodowych. Myślę, że to są rzeczy, które powinny iść w parze, ale wiemy, że mamy jedno z najniższych ról związkowych w Europie, co już stawia pracowników na no, dużo niższej pozycji. Mamy także, i to tego bym nie bagatelizował, pewne tło ideologiczne, które wynikło z charakteru transformacji. Znaczy odchodząc od systemu komunistycznego, tak w kontrze bardzo przyjmowaliśmy tą neoliberalną, skrajnie kapitalistyczną doktrynę, co było jakoś psychologicznie zrozumiałe, ale ukształtowało to, jak także te relacje pracownicy-pracodawca się kształtują. I to, że byliśmy uczeni, że każdy musi sobie robić sam, że organizacja pracowników to jest jakaś przeszłość, że tak naprawdę pracodawca ma święte prawo decydować o pracowniku, to gdzieś także kształtowało to, jak działają politycy, także jak pracownicy się zachowują, czy zachowują się pracodawcy. I to jest kultura pracy, tak? Ale to jest tak, że dlatego my chcemy wzmocnić także związki zawodowe i to jest nasza rzecz na przyszłą kadencję. W tej kadencji już cokolwiek się udało, bo tak myśląc o tym, widzieliśmy taki problem, że zakładanie związków zawodowych jest w Polsce problematyczne, szczególnie w prywatnym sektorze, bo związkowcy po prostu są zwalniani. Chcesz założyć związek zawodowy, wylatujesz dyscyplinarnie pod byle pretekstem. Udało się coś załatwić w tym Sejmie, pomimo tego, że byliśmy w opozycji, udało się przepchnąć nasze rozwiązanie, które polega na tym, że w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia osoby objętej ochroną jako pracownik szczególną, to w przypadku wniesienia zabezpieczenia do sądu wchodzi w życie dopiero z wyrokiem sądu. Tutaj też chciałbym Piotrowi Krzyżaniakowi między innymi i Mariuszowi Ławnikowi, wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces gorąco podziękować, bo to była wspólna praca prawników związkowych, także nasza, mnie i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk jako reprezentacji poselskiej. I zobaczymy, jak to się działo w praktyce, ale udało się to przepchnąć. PiS oczywiście przepchnął to jako część ustawy swojej, tej o emeryturach pomostowych, ale jest, to jest najważniejsze. Coś napisaliśmy, udało się to przepchnąć. Wzmocnienie pracowników. Jeżeli chodzi o reprezentację pracowniczą, to rady pracownicze mają rolę istotną, ponieważ przynajmniej w teorii dają możliwość zdobycia wiedzy, a wiedza to także jest broń w tych relacjach, tak? No, pracownik, żeby skutecznie negocjować, musi wiedzieć, na czym stoi. Oczywiście to działa, jak to działa, trzeba wzmocnić rady pracownicze, ale dla nas ważne jest także to, że rady pracownicze stanowią zalążek czegoś, co dla nas jest bardzo istotne,
czyli po prostu reprezentacji pracowniczej w kontroli, a także w zarządzaniu zakładu. Jeżeli tylko spojrzycie na przykład do programów wyborczych, zachęcam, i spojrzycie do programu Lewicy, który siłą rzeczy jest bardzo skrótowy, bo jest to program wyborczy, jest tam wprost zdanie o wzmocnieniu rad pracowniczych, ale nie tylko. Jest także kierunek taki, jak to widzimy w Niemczech, czyli obecności po prostu reprezentacji pracowniczej w radach nadzorczych, czyli współzarządzania przedsiębiorstwem, a nawet jest fundusz pracowniczy, udział w dużych zakładach pracy finansowany z części zysku. Czyli my chcemy iść dalej, tak? My, reprezentacja pracownicza jest dla nas istotnym dalszym krokiem. Nie tylko związki zawodowe, ale także reprezentacja w dostęp do informacji, reprezentacja w realnym współzarządzaniu firmą oraz także w dużych firmach na razie to mamy element współwłaścicielstwa, tak? Czyli to jest też dla mnie istotne i dlatego tutaj między innymi jestem, że te rady pracownicze, jakkolwiek trzeba je naprawić, mamy to w programie, są także pewnym takim zalążkiem idei, która jest dla nas bardzo ważna i to jest idea samorządu pracowniczego. Dziękuję, koniec czasu. Teraz Piotrze, jaki jest stan dialogu społecznego w firmach? Twoim zdaniem Piotr Ciąpa, prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. I na początku, dlaczego w ogóle się zainteresowałeś tematem praw pracowniczych? Moja motywacja była inna, zresztą nie wiem, czy inna tak naprawdę, sami Państwo sądzicie, bo ja przyszedłem z tej drugiej strony barykady, zresztą jestem też i teoretycznie dzisiaj do niej, jako osoba zarządzająca i ja miałem całkowicie neoliberalne przekonania. W latach 90., w 97 roku zostałem pierwszy raz członkiem zarządu dużej firmy i ja po prostu byłem taką osobą, która realizowała tam na najniższym poziomie transformację, tak zwaną. I moje doświadczenie po kilku latach było takie, że coś tu nie działa jednak, że to, co jest opowiadane o transformacji jako, prawda, tam niewidziana wolna, niewidziana ręka rynku i tak dalej, że to wszystko poukłada, widziałem, że nie układa. Ja sam mam takie nawet wspomnienia, kiedy naprawdę mi otworzyło to myślenie, kiedy wdrażaliśmy pewien produkt na rynku i mechanizm popyt, poddaż, jakość zupełnie nie zadziałał. Znaczy, on udał się, wdrożenie tego produktu się udało, tylko kompletnie przeciwko tym zasadom, które były głoszone jako obiektywne, absolutne i tak dalej. Prawda? Tak naprawdę się okazało, że spółka najwięcej będzie zarabiać na zaniżaniu jakości w produkcie kategorii B. Tak naprawdę, tak? A to do tego prowadziła niewidzialna ręka wolnego rynku, tak naprawdę. To mnie generalnie zaczęło wtedy zastanawiać i moją taką motywacją to było to, jestem związany bardzo blisko z Kościołem katolickim. W mojej grupie modlitewnej są byli ludzie tacy jak ja i byli ludzie śmiecie, wywróci przez ten system, tak? I ja nie mogłem, to byli mi bardzo bliskie osoby. Ja nie mogłem po prostu przejść do porządku dziennego. I tak się zaczęło moje myślenie. Katolicka nauka społeczna i tak dalej, gdzie, które ja widzę, po prostu jest pięknym uzasadnieniem dla samorządu pracowniczego, po prostu. Chociaż, podkreślam to z ubolewaniem, Kościół sekularyzował dobrowolnie pracę, tak? Gdzie, o ile na przykład pamiętamy w latach 80. potężne duszpasterstwa ludzi pracy, które były jakąś tam namiastką dla działaczy związkowych do działania jawnego, prawda? Po upadku komunizmu Kościół rozwiązał Komisję Duszpasterstwa Ludzi Pracy Episkopatu i tak dalej, wycofał się z pracy. Został tylko trzy rodziny. To jest ważne, ale to są naczynia połączone i tak naprawdę nie można być katolikiem na 30% po prostu, tak? A Kościół nie miał takiej propozycji. A jaki jest stan? A stan jest po prostu biedny jest ten stan. I ja w tej chwili nie widzę specjalnie szybkiej perspektywy. Wydaje mi się, że musi nadlecieć jakiś biały jarłabądź, tak? I zmienić sytuację. Dlatego, że zarówno PiS, jak i Lewica są uzależnione od związków zawodowych, które nieufnie podchodzą do rad pracowników. Mówię o centralach. Bo przecież 90% działaczy rad pracowników to też są związkowcy. Tak? Są te uprzedzenia, bo jest obawa o rząd dusz.
Tak naprawdę ja przypomnę porozumienie z Henryką Bochniarz, Central Związkowych z 2006 roku, w stylu lub czasopisma, kiedy obie strony, pracodawcy i związki zawodowe, centrale, powyrywały zęby dyrektywie Unii Europejskiej o informowaniu pracowników i konsultowaniu pracowników, powyrywały zęby zgodnie, ponieważ się obawiały związki zawodowe, że powstanie, że Rada to będzie kolejny związek. Trochę nie było to bezpodstawne, dlatego że bardzo często rady, i wy sami to Państwo doświadczacie, to wchodząc jakby ześlizgują się w stronę działalności związkowej, a to jest zupełnie nie to, prawda? To, ale to jest, no, to jest na wielką, odrębną... 15 sekund do końca. Będą jeszcze inne okazje. Okej, okay, dziękuję bardzo. Andrzej Zybała, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Andrzeju, jak oceniasz dialog społeczny dzisiaj w polskich firmach? 5 minut. Trudno wytworzyć jednolity obraz, jak wygląda dialog przy tym, jak mamy bardzo dużo firm, dużo pracowników. Trudno jednolitą opinię, natomiast to, co dociera do nas, to nie jest optymistyczne, natomiast z moich badań wynika, które prowadziłem w różnych zakładach w ramach kilku projektów badawczych, właśnie to wynika, że jest bardzo różnie, w tym sensie, że są dobre praktyki. Wydaje mi się, że w szczególności w dużych zakładach pracy, gdzie są reguły, gdzie firma musi z konieczności funkcjonować w oparciu o pewne reguły, i pracodawcy ci z najwyższego szczebla są zainteresowani takim partycypacyjnym modelem, jakkolwiek on często nie wychodzi na niższych szczeblach zarządzania, ze względu właśnie, z jednej strony mamy reguły, tak jak mówiłem, a z drugiej strony mamy ludzi, prawda? Jest kwestia, w jaki sposób reguły, strategie firmy oni przekładają na swoje codzienne zachowania. Z tym jest potężny problem. Pamiętam, że wielu pracowników fabrycznych narzekało na przykład na brygadzistów, prawda? Czyli tych, którzy bezpośrednio kierują ich pracą, że te relacje między nimi są bardzo złe. Bardzo złe, być może one nadal się utrzymują. To często wynika z takich, no, z cech po prostu, jakie my mamy jako społeczeństwo, które w dużej mierze nie służą partycypacji. My mamy po prostu, jesteśmy ukształtowani przez różne procesy historyczne w taki sposób, że bardzo chętnie sięgamy po przemoc. Po przemoc w różny sposób, czy w różnym rozmiarze. Przemoc w sensie języka, że zachowujemy się wobec innych dyrektywnie, nakazująco, nie uwzględniamy głosów innych, jakkolwiek, i uważamy siebie, że mamy wszelkie racje do tego, żeby dyrektywnie się wobec innych zachowywać właśnie. A to jest najczęściej, i to już zarządzający z wysokiego szczebla wiedzą, że to jest szkodliwe, że tak naprawdę pełną wiedzę o stanowisku pracy posiada ten, który wykonuje pracę na tym stanowisku. Dzisiaj często prace, które ludzie wykonują, są tak złożone, że nawet bezpośredni przełożony jakby nie jest w stanie ogarnąć złożoności tej pracy, więc jeśli on nie potrafi docenić wiedzy pracownika, to znaczy, że on działa w gruncie rzeczy na szkodę firmy. Natomiast ta kwestia jest właśnie takie behawioralne, tego przyzwyczajenia, tego wdrukowania w psychikę naszą przemocy. Przemocy, tak jak powiedziałem, słownej, przemocy w zachowaniach, w gestach, w mimice nawet i tak dalej. Także to jest ta kwestia. Znaczy, liczę na to, że my się modernizujemy. My, którzy jesteśmy w dużej mierze, no, mamy pewne tyły historyczne, jeśli chodzi o modernizację. No, często widzimy, że gospodarka jest gorzej jakby urządzona i ma niższe gorsze rezultaty niż na Zachodzie, ale to wszystko wynika z nas, po prostu to, jacy my jesteśmy, jakie są nasze zachowania, jakie są nasze skłonności, czy potrafimy współpracować, czy potrafimy budować zespoły, które są efektywne, czy też po prostu zachowujemy się właśnie wolontarnie, jednostronnie, uważamy, że posiadamy wiedzę i sami w zasadzie najlepiej wszystko byśmy zrobili. Także ja liczę na modernizację. Na modernizację już teraz nie w sensie gospodarczym, bo to już się dzieje jakby
tutaj mamy mały wpływ na to też ze względu na to, że gospodarka jest silnie umiecynowiona, ale modernizacja jednak nas, modernizacja naszego myślenia, naszego postrzegania, modernizacja relacji z innymi osobami. No tutaj Piotr wspomniał o katolickiej nauce społecznej. Tak, ona niesie te wszystkie treści, z tym, że z drugiej strony jakby demoralizacja po dużej części społeczeństwa, tego zarządzającego, czy też elit, w tym elit duchownych, jest po prostu tak potężna, że oni nie są w stanie żyć tymi treściami, bardzo silnie je formalizują i jakby nie korzystają z tego potężnego potencjału. Także dialog, partycypacja, kooperacja jak najbardziej, ale my musimy odrobić pewne lekcje historyczne. Dziękuję. Piotr Krzyżaniak, Ogólnopolski Związek Zawodowy, Inicjatywa Pracownicza. To samo pytanie. Tak. Poza tym, że jestem związkowcem od wielu lat, w sumie od 15, jestem też doktorantem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM i zajmuję się kwestią zakładu pracy, który jest tym punktem centralnym, jeżeli chodzi o dialog społeczny, tą główną strukturą, w której dialog się odbywa. Ja się tym zajmuję i zarówno praktycznie, jako przedstawiciel związku zawodowego, a także i naukowo. I oczywiście, jeżeli chodzi o Rady Pracowników, to Rady Pracowników też są elementem tego zakładu pracy i stąd też niejako zahaczam o to, choć muszę przyznać, że głównie, jeżeli chodzi o moją praktykę, także sądową, dlatego że jako pełnomocnik związkowy, jako przedstawiciel Związku Zawodowego reprezentuję pracowników w sądzie, ale też obsługuję prawnie Związek Zawodowy, więc też tym tematem zajmuję się od strony nie tylko praktycznej działalności związkowej, ale też od strony sądów. Więc tak, o co chodzi z tym dialogiem społecznym? Moim zdaniem dialog społeczny jest w Polsce źle rozumiany. Dialog społeczny jest instytucją prawną, instytucją ustrojową, jest wpisany w konstytucję, mówi o nim i preambuła i artykuł 20 konstytucji. I jest to pojęcie autonomiczne. To znaczy takie, którego konstytucja, którego ustawy niższe, podkonstytucyjne, nie mogą jakby definiować inaczej niż robi to konstytucja. Konstytucja go właściwie nie definiuje. W sensie jest to pojęcie konstytucyjne autonomiczne, ale konstytucjonalista nie narzucił jego jednoznacznego rozumienia. Moim zdaniem, żeby mówić o dialogu społecznym, trzeba uznać dwie przesłanki dialogu. Pierwsza przesłanka to jest uznanie konfliktu między stronami dialogu. Jeżeli między stronami nie ma konfliktu, to między nimi nie jest też potrzebny dialog. Pierwszą przesłanką dialogu społecznego jest uznanie, że istnieje konflikt. Konflikt między pracownikami a pracodawcami. Jest to konflikt, który niejako rozcina całe zakłady pracy i gdy po prostu nie uznamy, że między tymi stronami istnieje konflikt, nie ma mowy o dialogu. A drugą przesłanką jest uznanie autonomii stron dialogu społecznego. Czyli musi istnieć pewna swoboda decyzyjna, też wsparta pewną możliwością nie podlegania tutaj wpływom drugiej strony. Ja się tym zajmuję od strony związku zawodowego wielokrotnie w sprawach sądowych było rozstrzygane, czy dana działalność na terenie zakładu bez zgody pracodawców, ale w ramach na przykład wykonywania mandatu przez społecznego inspektora pracy, czy te działania są możliwe, czy też nie są możliwe. No i kilkukrotnie sąd przyznał nam rację, że jakby pewien zakres swobody i zarówno w obrębie jakby czasu pracy, jak i miejsca pracy dla wykonywania jakby tej działalności jest konieczny. I tutaj zgoda pracodawcy nie ma znaczenia. Więc podsumowując, moim zdaniem stan dialogu społecznego wynika stąd obecnie, które moim zdaniem jest nie najlepszy.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, dialog społeczny jest źle definiowany. Definiuje się go w opozycji do konfliktów, a powinno się uznać, iż podstawą dialogu społecznego jest uznanie konfliktu. Po drugie, odbiera się podmiotowość organizacjom pracowniczym, czy też no, całym pracownikom na zakładzie pracy poprzez ciągłe ataki na ich podmiotowość. Ja to widzę ze strony przedstawiciela związku zawodowego, gdzie jak zakładamy nową organizację związkową, to pierwsze co słyszymy od prawników, których wynajmuje pracodawca, że wy właściwie nie powstaliście. My właściwie kwestionujemy powstanie związku zawodowego. Nie chcemy z wami rozmawiać, dopóki nie dostarczycie stosu dokumentów, które są oczywiście niepotrzebne, jakby sądy ich nie potrzebują dla uznania podmiotowości procesowej związku zawodowego, a potrzebują ich pracodawcy. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie i prośba o odpowiedź o jakąś historię wygranej pracowników w obronie praw pracowniczych. Nie wiem, dobrą praktykę, może rozwiązanie, o której Państwo słyszeliście. Coś, co tutaj naszym uczestnikom naszego forum, dla których byłoby inspiracją dla uczestników naszego forum. Kto z Panów chce pierwszy? Proszę. Tak, opowiem historię, moim zdaniem kapitalną, bo mam też udział sobie przypnę tutaj order. Jako doradca Rady Pracowników nie wymienię nazwy tej firmy, bo nie wiem, czy ta rada by sobie życzyła. Co prawda to było już jakieś ponad 5 lat temu, grube. Pracodawca odmówił skonsultowania. Najpierw były wypowiedzi pracodawcy w prasie, że będzie bardzo duża restrukturyzacja. Łącznie ze sprzedażą aktywów, nabyciem nowych, zastawieniem, wyleasingowań, bardzo skomplikowane były to. I rada zażądała, bo pracodawca sam nie uważał, że ma taki obowiązek, skonsultowania tych zmian. Pracodawca się nie odezwał, po prostu zignorował wystąpienie. I co wtedy zrobiliśmy, bo to sąd potwierdził i to tak trochę, tylko że to musi być motywacja Rady Pracowników, a ja nie namawiam nikogo do konfrontacji z pracodawcą, dlatego że musiałbym też i ponosić odpowiedzialność za brutalne metody wobec tych pracowników, Rady Pracowników. Otóż ta Rada Pracowników złożyła, my pomogliśmy, napisaliśmy to do sądu, jest taki w trybie kodeksu cywilnego zabezpieczenie wyroku, czyli zakaz przeprowadzenia restrukturyzacji, dopóki nie będzie konsultacji. Sąd nam na początku odesłał, ale po uzupełnieniu papierów wydał ten zakaz. Po prostu cała restrukturyzacja stanęła. Do tego stopnia, że po to, żeby wymienić część, która była w maszynie, bardzo poważną część, musieli prosić zgodę Rady Pracowników, bo sąd zakazał jakichkolwiek zmian. Oczywiście, że postanowienie sądu było przesadne, znaczy w tym rozumieniu nie przesadne, bo to pracodawca działał z przesadą. Ale tak, do czego ja zmierzam? Jest to postanowienie sądu, to nie miało rangi wyroku, o zabezpieczeniu powództwa w postaci zobowiązania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji. To była duża grupa kapitałowa i to była jedna ze spółek zależnych. No, grupa kapitałowa, zarząd naczelny wyrzucił tego prezesa, że doprowadził do czegoś takiego, do czego ja nie zachęcam, bo ja nie zachęcam do wchodzenia w konflikt tak daleko, jak to się da. Tak, raczej dużo cierpliwości po prostu zalecam. Czasem się po prostu nie da, kiedy są po prostu brutalne metody z drugiej strony. I to jest ta dobra praktyka, o której chciałem powiedzieć. Jest więc jakiś taki mały bacik na pracodawcę. Dziękuję bardzo. Który z Panów? Kolejny? Proszę, Panie Piotrze. Andrzej. Nie mam dobrej praktyki, która by wychodziła z praktyki, z jakiejś opowieści kogoś, co zadziałało. Natomiast zastanawiam się, co mogłoby działać. Może z takich rzeczy uniwersalnych. Wydaje mi się, że nim powstanie rada, czy jeśli są osoby, które
są chętne zaangażować się w powstanie Rady, to wydaje mi się, że taki wstępny proces jest bardzo ważny, to znaczy budowy zaufania wśród bezpośredniego swojego otoczenia, gromadzenie ludzi, którzy myślą podobnie i są w stanie poświęcić trochę czasu dla danej zbiorowości w zakładzie pracy, no i z czasem wyjście z tą działalnością. Druga rzecz to jest jakby forma działalności. No wiadomo, że ustawa przesądza o formacie, o jakby przedmiocie działania rad pracowników, ale wydaje mi się też, że można by szerzej do tego podejść, to znaczy wziąć taką szerszą formułę. To, co jest istotne i sądzę, że to, co mogłoby przyciągnąć uwagę pracowników, to są działania, to tak jak mówię, być może to się nie mieści w formule prawnej Rady Pracowniczej, ale trzeba by myśleć szeroko, sądzę, w takim okresie posuchy, kiedy ludzie nie są chętni angażować się z różnych względów, to co mogłoby ich przyciągnąć do aktywności, to jest być może to jest działalność na rzecz tak zwanych zagrożeń psychospołecznych. Prawdopodobnie jest coraz więcej zakładów czy różnych obszarów zakłada, gdzie ludzie odczuwają właśnie te zagrożenia psychospołeczne, czyli zagrożenia związane z nadmiarem pracy, z jakby z nieproporcjonalnością wymaganego nakładu pracy, czy też dręczenia, poniżania, tych wszystkich takich kwestii miękkich. I sądzę, zresztą ja próbowałem to zaszczepić to związkom zawodowym, czy zachęcić ich do tego, do zainteresowania się tymi zagrożeniami psychospołecznymi, żeby związek zawodowy też był postrzegany jak nie tylko w zakresie, no, że działają na rzecz wyższej władzy i zapewnienia ciągłości pracy, ale też żeby wchodzili właśnie w te miękkie rzeczy, bo tak jak mówię, sądzę, że dużo osób może odczuwać dzisiaj ten problem. Z uwagi na to też, co powiedziałem wcześniej, na przemoc, która jest często zaszyta bardzo głęboko w naszych relacjach. I pewnie ci, którzy są na tej niższej drabinie w stosunkach pracy, oni mogą odczuwać przemoc, wywieranie przemocy. I gdyby właśnie w zakładach pracy objawiła się wśród aktywistów świadomość tego typu kwestii, to być może to by ludzi przekonywało do poparcia inicjatyw Rady Pracowniczej, czy włączenia się i tak dalej. Także to jest taka jakby sugestia, być może to zadziała z uwagi na sytuacje, które często są w zakładach pracy właśnie związane z tymi zagrożeniami psychospołecznymi. Z drugiej strony wydaje mi się, że być może tworzy się lepszy klimat dla rad pracowników, dla aktywności też związkowej, w tym sensie, że zmienia się sytuacja na rynku pracy, prawda? Bezrobocie jest dosyć niskie, pracodawcy szukają pracowników, więc to wymusza na nich lepsze traktowanie pracowników, być może większą spolegliwość wobec prób założenia takiego czy innego podmiotu pracowniczego. I z drugiej strony być może też pracowników to ośmieli, że oni widzą pewnie, odczuwają, że pracodawcy są inaczej się zachowują, zaczynają się zachowywać i po prostu niech wchodzą w działalność pracowniczą. Także Piotr wyraził chyba taki sceptycyzm, tak, odnośnie możliwości rozwoju rad. No, ja też może taki entuzjastą przyszłości nie jestem, ale wydaje mi się, że być może tworzy się sytuacja zupełnie bezprecedensowa w historii Polski, bo zwróćmy uwagę, w Polsce zawsze był nadmiar ludzi, jakkolwiek brzydko to brzmi, był nadmiar ludzi, nadmiar rąk do pracy. Pogarda, jaką się często Polacy nawzajem obdarzali, wynikała z tego, że tutaj było zawsze więcej ludzi niż możliwości obdarzania ich zatrudnieniem. Nawet druga RP był potężne bezrobocie, potężne przeludnienie na wsiach, te emigracje historyczne przecież z Polski, prawda, to wynikało z tego, że tutaj nie było gospodarki, tutaj nie było pracy, ludzie po prostu z rozpaczy wyjeżdżali. Natomiast dzisiaj, już kończę, natomiast dzisiaj to jest historycznie kompletnie inna sytuacja. Jest kwestia, jak to przeora
różne wymiary życia w Polsce, w tym sytuację w zakładzie pracy. Ja myślę, że pracodawcy będą inni. Oni się uczą już tego. Ja zresztą też, przepraszam, jeszcze ostatnia rzecz, to z praktyki życiowej. Rozmawiałem z takim jednym pracodawcą i on mówi, że słuchaj, upadają firmy. Takie może małe, średniej wielkości. Upadają firmy, ponieważ część pracodawców nie jest w stanie inaczej rozmawiać z pracownikami niż dyrektywnie, niż z góry, niż wolontarnie, protekcjonalnie i tak dalej. Tym samym nie są w stanie pozyskiwać pracownika, bo dzisiaj trzeba się zaprzyjaźnić z pracownikiem, trzeba mu oferować coś, być miły, uśmiechać się i tak dalej, a nie walić o twarzy, jak to może było. W tym miejscu postawmy kropkę. Panie Piotrze, to samo pytanie. Przepraszam. Tak, więc z mojej perspektywy, mówię tutaj jako i prawnika, zarówno jak i działacza związkowego, najlepszą radą dla wszystkich funkcyjnych pracowników, nieważne czy to jest wykonywanie funkcji w Radzie Pracowników, czy funkcji społecznego inspektora pracy, czy funkcji związkowca, jest po prostu konsekwentne jej wykonywanie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli się przedstawiciele pracowników, nieważne dokładniki, trzeba mieć po prostu kontakt z tymi pracownikami, kontakt z załogą. Pracodawcy, czy też prawnicy, którzy pracodawcy się posługują, niestety bardzo często próbują wiązać ręce tym przedstawicielom związkowym, nadużywając pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa, nadużywając pojęcia tajemnicy pracodawcy. Mówię tutaj o artykule 100 punkt, mówię tutaj o artykule 100 punkt 4 bodajże, jest mowa o ujawnieniu tajemnicy, która może nać na szkodę pracodawcy. Te klauzule są nadużywane. My jako związek zawodowy mamy jakby dosyć skuteczną, też popartą tutaj orzeczeniami sądowymi jakąś tam praktykę w tej kwestii, że nie wszystko, co pracodawca uzna za tajemnicę, jest tą tajemnicą. I najważniejszy jest kontakt z załogą. Jak się wykonuje swój mandat, trzeba cały czas porozumiewać się z pracownikami i po prostu realizować swoje. Tam jak się realizuje swoje, to dopiero wtedy zaczyna się dialog społeczny. Ja przepraszam, bo ja może tutaj wychodzę w porównaniu do innych przedmówców jako taka osoba, która jest inaczej nastawiona do dialogu. Ja uważam, że tak nie jest. Ja jestem za dialogiem społecznym. Tylko cały czas podkreślam, dialog opiera się na uznaniu konfliktu. Pracodawca i pracownicy, choć są w ramach wspólnocie zakładu pracy, wspólnie realizują swoje potrzeby, jednak jest między nimi konflikt i dialog jest po to, żeby ten konflikt rozwiązać. A bardzo często wychodzi się z założenia, że tego konfliktu nie ma, próbuje się go jakby zataić. No i potem on wyskakuje w sposób niekontrolowany. Dla wszystkich jest to negatywne. Więc konsekwentne działanie, nie czekanie, bo wszystkie po prostu, każda funkcja przewidziana zbiorowym prawem pracy, którą się wchodzi, ona ma pewną zakres pewnej autonomii decyzyjnej. Trzeba czekać na uznanie pracodawcy, zanim się dokona jakichś czynności w ramach tej funkcji. Trzeba to po prostu realizować i to jest moim zdaniem droga do dialogu społecznego. Dziękuję bardzo. Panie pośle. Przykład zaraz będzie, tylko przyjdę, nawet liczne być może. Odniosę się do tego, zgadzając się z Piotrem odnośnie tego uznania konfliktu, ale także tego zaangażowania, bo czasami też żebyśmy nie mieli łatwiej wymówki. To, że prawo jest przeciwko organizacji pracowniczej, to nie znaczy, że się nie da. Bo ja często widzę, że pojawia się osoba i nagle się da. Czy to w działalności związkowej, czy działalności po reprezentacji pracowników na poziomie zakładu, się nie dało i nagle się da, pojawiła się osoba, która jest aktywna, która się organizuje osoby, tak? To jest także trochę ten marazm dużych centrali związkowych, tak? Które często, niekoniecznie aktywnie zapraszają do współudziału pracowników, tak? A wydaje się, że jest potrzeba taka samoorganizacji i faktycznie ten czas temu nieco bardziej sprzyja niż pewnie jeszcze 5 czy 10 lat temu. Bardzo dużo kwestii pracowniczych, moje zaangażowanie poselskie przez ostatnie 4 lata w dużej mierze było zaangażowaniem w różnego rodzaju walki pracownicze. I tutaj sukcesów i porażek było tyle samo. Tak bym powiedział, w sensie, że to jest tak, że na przykład jeżeli chodzi o kwestie interwencji w obronie zwalnianych związkowców, czasami się udawało, czasami nie.
jak nie udawało, to to było bardzo bolesne, tak? Tak samo, jeżeli choć już pochwaliłem się tą kwestią ustawową, to moim zdaniem to jest duży sukces i może pomóc w przyszłości. To była współpraca szerszej grupy osób. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, mimo wszystko uznając ten konflikt, co było największym sukcesem ruchu pracowniczego w ostatnich latach w mojej ocenie i co warunkuje wszystkie inne formy działalności pracowniczej, to były pierwsze od lat zwycięskie strajki w dużych zakładach prywatnych w Polsce, w Paroku i potem w Solarisie. I to, że... I teraz ja bym chciał, żeby tego nie wygrywać jednego przeciwko drugim. To pomaga wszystkim. To znaczy to, że w Paroku zorganizowała się ekipa wokół lidera związkowego, który był, miał zaufanie i autorytet załogi, potrafili zastrajkować skutecznie i wygrać strajk płacowy, to ja widzę, jak to zmienia podejście pracodawców gdzie indziej do różnych form działalności pracowniczej. Już się nie czują tak pewnie. I ja bym raczej powiedział tak, że uznając ten konflikt, należy korzystać z wszystkich możliwych narzędzi, zakładając, że jeżeli jestem reprezentantem pracowników w tej czy innej formie, to mam do dyspozycji czy to konflikt w postaci sporu zbiorowego, czy to interwencję zewnętrzną z udziałem mediów, polityka, jak mam pod ręką, co zadziała, tak? I to nie mówię dlatego, że no akurat taką pomoc jestem w stanie dostarczyć, więc nie mówię, tak? Czy to rad pracowniczych, czy to batalii sądowych, wszystko, co ma szansę zadziałać. Ale zgadzam się, że punktem wyjścia jest uznanie, że mamy spór, który nie musi opierać się na jakiejś przemocy, może to być po prostu dialog. Jesteśmy po jedną stronę z tego sporu i mamy do dyspozycji różne narzędzia, które mogą zadziałać. Tak? I to może być i Państwowa Inspekcja Pracy. Tak? Wiemy, że one wszystkie są niedoskonałe, jak się im przyjrzymy, ale czasami zadziała ten, czasami zadziała tamten, tak? No i stąd ja bym pochwalił się tym nie swoim sukcesem, jeżeli chodzi o Parok, chociaż tam Adrian Zalber uczestniczył w tych negocjacjach finalnych, ale także swoim sukcesem, jeżeli chodzi o kwestię tej ustawy, nie tylko oczywiście to jest mój sukces, ale jakiś miałem w nim udział, ale także zwróć uwagę na to podejście nasze. Whatever works, cokolwiek zadziała. Państwowa Inspekcja Pracy jest jaka jest, ale chcemy ją wzmocnić, żeby była mocniejsza, żeby skutecznie mogła interweniować w kwestii pracowników. Związki zawodowe są zbyt słabe. W przyszłej kadencji na pewno pochylimy się nad tym, jak na poziomie prawnym można wzmocnić związki zawodowe. Rady pracownicze potrzebują nowelizacji, która pozwoli im w sposób bardziej trwały działać i skutecznie upominać się informacje. Też je wzmocnijmy, tak? Więc przez to doświadczenie wielu bardzo sukcesów i porażek, które wynikały z bardzo różnych narzędzi, po które sięgaliśmy, to tak bym na to patrzył. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie, to już indywidualne. Pierwsze pytanie do Andrzeja. Andrzej, co wynika z Twoich badań na Szkole Głównej Handlowej, jeśli chodzi o zyski, jakie firma czerpie z tego, że ten dialog społeczny, ta rozmowa i to traktowanie podmiotowo pracowników jest obecna? Jak, bo to, jakby to pytanie zmierza do tego, żeby po prostu pomóc trochę członkom rad pracowników na sali, później tych, którzy będą oglądać, jak przekonywać po prostu zarządy do tego, że warto po prostu rozmawiać, a nie traktować pracowników z buta? Tak. No niestety muszę powiedzieć, że nie znam polskich badań, nie tylko SGH-owskich, ale w Polsce. Ja myślę, że mogło ich nie być. Chociaż nie, zaraz były w Łodzi badania, wydaje mi się, na Uniwersytecie Łódzkim. Katarzyna Skorupińska to przy okazji badań z 2011, to chyba było to pytanie i skonfrontowanie poziomu dialogu, partycypacji w badanych zakładach i wyników. Natomiast ja pamiętam badania, tylko nie w szczegółach, badania międzynarodowe z 2005 roku, gdzie była silna współzależność między wynikami finansowymi, czyli pozytywnymi wynikami i zaawansowaniem form praktykowanego dialogu. Także rzeczywiście no, to jest taki jakby się mówi dowód, prawda? Dowody, evidence, że pewne rzeczy działają. Działa partycypacja, działa dialog. To przekłada się na bottom line, jak to się mówi, prawda, po angielsku, czyli że to się przekłada na korzyść dla pracodawcy. Więc członkowie rad pracowników
związków zawodowych mogą się jakby powoływać na to. W jednym z raportów z projektów, w którym byłem, jest o tych badaniach międzynarodowych. Natomiast o profesor Skorupińskiej też pisałem już z raportów, ale nie wiem, czy o tym aspekcie, ja to spojrzę na to, już podeślę. Natomiast, no, bo rzeczywiście szukamy legitymizacji, jakby takiego uzasadnienia, że dialog, szukamy, że dialog jest uzasadniony, że rada jest uzasadniona. No, kiedy rozmawiamy z pracodawcą, no to wiadomo, że pracodawca jest łasy na korzyści. Pracodawca czy menedżer, właściciel i tak dalej. Więc to absolutnie tego typu dowodzeniem warto się posługiwać, że dialog się opłaca, że dialog, bo dialog też jest wysiłkiem, dialog też wymaga pieniędzy, nakładów ze strony przedsiębiorstwa, wymaga czasu, a często pieniądz jest w firmie, więc też musimy się często ubierać w buty pracodawcy, menedżera, prawda, bo on musi ten czas poświęcić. W innym wypadku może by poświęcił na znalezienie jeszcze klienta, jeszcze sprzedanie czegoś, czy przyciągnięcie pieniądza, zysku, więc to absolutnie tym argumentem możemy się posługiwać, no ale stąd też jest taki argument z kategorii humanistycznych, prawda, że dialog tworzy pewien klimat w firmie, klimat współpracy, porozumienia, zrozumienia i że też, i to też summa summarum może przełożyć się na lepsze wyniki, na lepsze funkcjonowanie firmy. A w szczególności chyba też w dzisiejszych czasach, kiedy, tak jak powiedziałem wcześniej, wiele kategorii prac, które wykonujemy, jest bardzo złożonych. I często sam pracownik tylko wie, o co dokładnie chodzi w tej pracy, jak ją dobrze wykonać. I to też jest taki argument, prawda, że jeśli będziecie dla mnie dobrzy i mili, to ja wam powiem, jak to naprawdę jest. Nie będę tej wiedzy o mojej dobrej robocie skrywał dla siebie, tylko będę się nią dzielił, jak będą przychodzili inni pracownicy nowi, być może do wykonywania podobnego typu pracy, to ja będę pomocą, będę współpracował. W tym miejscu łatwiej postawmy, bo czas się skończył. Dziękuję bardzo. Także dwa typy argumentów. Czy... Panie pośle, pytanie teraz do pana. Jak ja jeżdżę po Polsce, jeździmy ze szkoleniami, to zaczynamy każde szkolenie od takiego ćwiczenia układ sił. Z jakimi aktorami Rady Pracowników powinni się liczyć? Od kogo mogą szukać pomocy? Gdzie mogą szukać pomocy? Kto jest wrogiem, kto jest sojusznikiem? Ja nie pamiętam w historii tych kilkunastu lat szkolenia, gdzie przy tym mapowaniu pojawiłby się poseł jako aktor ważny dla Rady w działaniach. Jakby pan mógł odsłonić trochę rąbka tajemnicy kuchni poselskiej. Co Rada może od posła w regionie swojego uzyskać? Jak powinna z nim rozmawiać? No, zacznijmy od tego, że w przypadku tego dzisiejszego spotkania też zostałem poproszony o to, żeby wydobyć pewne informacje odnośnie rad pracowniczych w formie interpelacji poselskiej. To dotyczy, i to jest narzędzie, które mamy, tak? I ono jest wobec ministerstw, więc w przypadku niektórych rad pracowniczych może się do czegoś to przydać, szczególnie w dużych pewnie państwowych przedsiębiorstwach, ale to jest pewne narzędzie, które mamy, są to narzędzia kontroli poselskiej. To znaczy w przypadku podmiotów publicznych i ministerstw możemy skuteczniej pytać o rzeczy niż inne podmioty przeważnie, tak? Możemy także wejść z kontrolą poselską, jeżeli jest tam interes publiczny, własność publiczna. W przypadku prywatnych firm takiego narzędzia nie mamy, ale też jest coś takiego, że interwencja poselska jako taka czasami na ludziach robi wrażenie, nawet jeżeli nie ma podstawy prawnej. To znaczy jest tak, że pracodawca może być zainteresowany tym, żeby nie było jakiegoś niepotrzebnego szumu. I oczywiście sukces najlepszy jest wtedy, nie dla nas jako polityków, ale dla pracowników, kiedy nikt o tym nie wie. Tak? To wtedy są najlepsze interwencje, nie dla nas, bo dla nas to jest fajnie się pochwalić. Ale z perspektywy pracowniczej doświadczenie też jest takie, że najskuteczniejsze są te interwencje, w których po prostu perspektywa zrobienia jakiejś awantury przez osobę rozpoznawalną już sama jako taka, czy zapytanie skierowane na piśmie, tak, odbiera maile od posła i taki pracodawca pierwszy raz może odbiera pismo od posła i myśli sobie, o cholera, co ja wdepnąłem, może ja jednak odpuszczę tą sprawę, tak?
I tak to się zdarza. To się często zdarza, że faktycznie w przypadku i takim to się dzieje. My też, jako partia Razem konkretnie, staraliśmy się przez te 4 lata z pewną skutecznością przyzwyczaić posłów wszystkich, posłanki Lewicy, że to trochę jest ich robota, tak? Że oni powinni być do dyspozycji pracowników związków zawodowych, rad pracowniczych w mniejszym stopniu, bo przyznam, że skoro tak jest, to znaczy, że my po prostu jeszcze nie wypracowaliśmy tego połączenia, tak? I to jest coś do zrobienia w przyszłości, to już lepiej działa, jeżeli chodzi o związki zawodowe. Więc jeżeli chodzi o takie interwencje, to może być przydatne. Jeżeli chodzi o nas, ja mówię za siebie, za tą grupę posłów, która jest bliższa, my zawsze staramy się podchodzić do tego uczciwie, to znaczy zawsze pytamy, jak możemy pomóc i w jakim zakresie ta pomoc powinna być, bądź nie powinna być jawna. Znaczy to nie jest tak i też myślę, że to jest uczciwe, tak? I na dłuższą metę dla nas też lepsze, bo zyskujemy zaufanie. Przechodzimy i oczywiście dla nas zrobienie konferencji prasowej, że super, zły pracodawca, dobrzy my, to jest zysk, tak? Ale na dłuższą metę, i to działa, chcemy budować zaufanie polegające na tym, że my jesteśmy, żeby wesprzeć. Jak coś jest z tego dla nas, to super, to się cieszymy. Ale ogólnie to jest po prostu nasza robota, żeby czasami po prostu budując to zaufanie pomagać. Co w przypadku różnych konfliktów pracowniczych zaowocowało tym, że kiedy przychodziło do eskalacji, to my byliśmy już tam pół roku wcześniej na przykład, tak? I oni nas znali i wiedzieli, że wcześniej mogli na nas w jakimś stopniu, czy czasami są pierdoły. Naprawdę, pisma, interpelacje, zwrócenie się, po prostu czasami robi wrażenie, że robi to jakiś poseł, tak? Więc jeżeli mają Państwo taką potrzebę, to zachęcam do zwracania się. Jesteśmy tutaj, jeżeli posłowie i posłanki Lewicy, szczególnie mogę tutaj ręczyć za posłów i posłanki i polityków partii Razem, jesteśmy do dyspozycji pracowników w takich kwestiach i raz jeszcze staram się nie nadużywać tego zaufania. Nie jest tak, że odwalimy jakiś numer i nie troszcząc się o bezpieczeństwo pracowników zrobimy nagle jakąś wielką akcję medialną, tak? No, nie robimy, tak? I myślę, że te 4 lata też to pokazały, że to zaufanie udało się zbudować, ale ewidentnie wynika z tego, że w kwestiach rad pracowniczych to połączenie jest albo słabe, albo znikome i to trzeba naprawić. Dziękuję. Panie Piotrze, często rady pracowników mają wyzwania ze współpracą ze związkami zawodowymi. Co by pan tutaj radził? Jak tą rozmowę prowadzić ze związkami, żeby związki nie traktowały rady jako coś nieistotnego, jako przedmiot, tylko jako podmiot w firmie? Znaczy, zacznę może od tego, że Rada Pracowników no, jest organem, który działa w zakładzie pracy i jest, w przeciwieństwie do związku zawodowego, nie ma on szerszego zaplecza społecznego. Moim zdaniem związek zawodowy może dostarczyć Radzie Pracowników właśnie tego zaplecza. I tutaj jest jedno, i moim zdaniem na tym się powinna opierać oś relacji między związkiem zawodowym a Radą Pracowników. To nie znaczy, że nie oznacza, że tutaj Rada Pracowników no, jest odpodmiotowiona. Chodzi o to, że i mówię to przez pryzmat moich doświadczeń z różnymi zakładami pracy. Bardzo często, żeby coś zrobić na zakładzie pracy, trzeba mieć te poparcie społeczne też na zewnątrz zakładu pracy. Wiele spraw, których ja prowadzę, też jako prawnik, to są często sprawy, w których gdzieś tam jakimś, choć czasami większym lub mniejsze znaczenie ma motyw tajemnicy. Jakby pracodawca próbuje uznać, że wszystko, co się dzieje w obrębie zakładu pracy, które on pojmuje jako swoje dominium, tylko i wyłącznie jest jego, wszystko to jest tajne, przez to poufne. Są nawet pracodawcy, którzy już na papeterii mają już po prostu napisane poufne, więc oni już nawet nie weryfikują tego, czy dana informacja może być poza zakład, czy nie, tylko zakładają z góry, że każda nie może być poza zakład. No i w tym momencie blokuje się tą linię między po prostu społeczeństwem, tym, co się dzieje w zakładzie pracy. A zakład pracy to nie jest pracodawca. Zakład pracy to jest pewien zakres relacji społecznych, które tworzą i po części wynikają jakby z procesu jakby produkcji, tworzy je pracodawca, ale po części też tworzą to pracownicy. Związek zawodowy jest tutaj cenny dla Rady Pracowników, bo właśnie ma te zaplecze, jest czymś więcej, wyrasta poza zakład pracy. I to jest moja odpowiedź. Dziękuję. Piotrze, pytanie ostatnie do ciebie w tej turze.
Co radzisz Radom Pracowników jako prezes zarządu firmy, której Rada Pracowników jest, ale też jako osoba, która po prostu kilkanaście lat miała doświadczeń z różnymi radami? Jak rozmawiać z zarządem? Jest tu tyle wątków poruszonych i tyle polemik ciśnie mi się na usta po prostu. Ja jednak zacznę od tych polemik lub zupełniej, dlatego że później to nam ucieknie i Państwu będzie trudniej do tego nawiązać. Pierwsza rzecz, dobra praktyka, mówię o interpelacjach posłów. Jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej, bo warto tą interpelację odświeżyć, poseł opozycji Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński napisał interpelację do Ministerstwa Finansów i pośrednio do KNF-u w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku spółek publicznych. I generalnie otrzymał odpowiedź, że ta straszna tajność, która dotyczy notowanych na giełdzie firm emitujących akcje lub obligacje, które też są w obrocie publicznym, że nie jest to powód do odmawiania Radzie Pracowników takiego przedsiębiorstwa informacji. To nie jest tajemnica w tym rozumieniu. Bardzo często firmy publiczne odmawiają na tej podstawie, że jesteśmy spółką giełdową i nam nie wolno. Warto do tej interpelacji sięgnąć i do starszych interpelacji, bo te interpelacje przecież my generowaliśmy od początku, od 2006 roku i tam ich jest trochę i niektóre się udały, jak na przykład ta. Inna rzecz, tu Andrzej do Ciebie, ale też i Panowie się odnosili. Jest pewien kulturowy jakby wektor, który przeszkadza dojrzewać samorządności pracowniczej, ale też i związkom zawodowym. To jest rotacja pracowników w firmach. Pracownicy bardzo często odchodzą. Tak naprawdę, jeżeli pracownik pracuje, no nie wiem, ktoś powie krócej niż 3 czy 5 lat, on nigdy nie będzie myślał w kategoriach pewnej wspólnoty. I nie wiem, co z tym zrobić, bo to pracownicy często odchodzą. Często warunki ich do tego zmuszają. Ja nie mówię, że to są dobrowolne odejścia, ale taka jest uroda rynku pracy, że ta rotacja przyspiesza, a to po prostu utrudnia funkcjonowanie i związkom zawodowym, i radom pracowników. Odnośnie jeszcze tego, co Pan teraz powiedział, moja rada jest inna dla rad pracowników, ale wiem, że ona jest utopijna i w tych warunkach niemożliwych do spełnienia. Najlepsze są między Radą Pracowników a Związkiem Zawodowym chińskie mury. To są dwie różne filozofie działania. Ich cel jest kompletnie inny i one sobie tylko nawzajem przeszkadzają. Tak naprawdę, gdyby to łączyć. Musiałbym to dłużej po prostu zasadnić, więc ja tylko sygnalizuję, że jest i przeciwny punkt widzenia, prawda? Jeżeli ktoś się będzie chciał tym zainteresować, to może po prostu po to sięgnąć. Więcej ja dodam, wyobrażam sobie sytuację, że Rada Pracowników działająca w interesie przedsiębiorstwa, a nie pracowników, bo tu popatrzmy, to jest punkt odniesienia Rady Pracowników. Interes społeczeństwa i pewnej wspólnoty, jaką jest przedsiębiorstwo, a nie pracownicy, którzy to też jest dobry, jakby związki zawodowe reprezentują partykularne interesy pracowników i bardzo dobrze, i to powinny robić. Ale może się zdarzyć, że Rada Pracowników powinna wejść w konflikt ze związkami zawodowymi o dobro przedsiębiorstwa. Nie zawsze związki zawodowe, nie zawsze Rada Pracowników mają rację. No to się rozkłada po prostu różnie, ale to tylko sygnalizuje, bo tutaj chcę jeszcze dodać moją największą taką jakby warunkowy opór. Konflikt nie jest immanentny dla dialogu społecznego. To co Pan poseł i Pan Piotr też tutaj mówiliście, ja to widzę inaczej też, dlatego że wiele decyzji jest tak naprawdę, wynika z niewiedzy. I dialog społeczny może służyć nie tylko rozwiązywaniu konfliktu, temu też. Ja nie mówię, że całkowicie nie macie racji, ale też poznawaniu prawdy o przedsiębiorstwie. Ja uważam, że dla przedsiębiorstwa jest dobrze, żeby działała Rada Pracowników i Samorząd Pracowniczy, tylko że wielu przedsiębiorców, pracodawców tego nie rozumie. Zgadzam się, że do tego jest potrzebna dojrzałość pracodawcy i to jest największy deficyt dialogu społecznego dzisiaj. Deficyt dojrzałości pracodawców. Bo najwięcej dojrzałości powinien mieć ten, kto ma najwięcej władzy. I tu przepraszam, w ramach uwaga formalna. Tu na sali, w drugim rzędzie, od lewej strony, siedzą po prostu moi członkowie mojej Rady Pracowników.
i członkowie Rady Nadzorczej, bo to jest spółka Skarbu Państwa. Będziecie mogli Państwo w kuluarach zapytać, jak wygląda u nas dialog społeczny od tej drugiej strony. To tylko tyle chciałem powiedzieć, żebyście nie myśleli, że mi tu wolno tak opowiadać. Dziękuję. Język. Dziękuję, Piotrze. Dobrze. Zostało może nie pół godziny, ale 20 minut na pytania. Kto chce zadać pytanie? Ręka do góry. Pierwsza osoba, a później już pójdzie szybciej. Co Państwa ciekawi? Co rozwinąć? A może jakieś nowe wątki? Proszę, tutaj jeden głos, a później drugi. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o... Proszę do mikrofonu, bo będzie wtedy słychać. Ryszard Stocki. I chciałbym zapytać, czy Państwo spotykacie się z tym, czy związki zawodowe, w związku z tym, że mamy już bardzo dużo międzynarodowych przedsiębiorstw, firm, które wchodzą całymi sieciami w wielu krajach Europy na raz, w ruchu związkowym zaobserwowałem coś takiego jak próby tworzenia międzynarodowych rad zakładowych, to znaczy, że próby współpracy z innymi centralami związkowymi zagranicznymi. Strasznie to jest, jak się okazało, później trudne, bo one mają często właśnie sprzeczne interesy, mimo wszystko. Czy w przypadku rad pracowniczych, tak, gdzie samo zjawisko się obserwuje, czy coś tutaj jest do zrobienia? Mogę odpowiedzieć? Tak, oczywiście. I to nawet pojawiło się to zjawisko przed radami pracowników w Polsce. Jest ustawa, jeśli nie pamiętam, czy ją dobrze nazwę zacytuję, o europejskich radach zakładowych. I to jest w koncernach, tam są pewne skomplikowane warunki, które trzeba spełnić, żeby taka rada była obligatoryjnie powołana, a nie dobrowolnie, że 10% pracowników musi składać wniosek, co pracodawcy bardzo często używają do zastraszania pracowników, żeby tych podpisów nie zbierać. To trzeba to właśnie podkreślić, tak a propos podejrzewości. Ale jest ten i w naszej propozycji nowelizacji ustawy o radach pracowników było przepisanie uprawnień rad europejskich rad zakładowych na tylko oczywiście zminiaturyzowanie do rad pracowników. A dlaczego? Bo polskie związki zawodowe, centrale przeoczyły tą ustawę. Bo to dotyczyło polskich przedsiębiorstw, dotyczyło to w ogromnej polskich przedsiębiorstw chyba na początku, kiedy ta ustawa wchodziła w życie, może 20. To nie było istotne dla związków zawodowych, machnęły ręką. I my stawiamy pytanie, dlaczego tych samych rozwiązań nie zastosować do polskich rad pracowników? Dlatego, że większość europejskich rad zakładowych w Polsce, ogromna, to są koncerny międzynarodowe, ale one podlegają analogicznej ustawie na podstawie dyrektywy europejskiej, ale tamtych krajów. I te spotkania europejskich rad zakładowych są tam w Niemczech, nie wiem, we Francji czy gdzieś, to nie są, dlatego my nie mamy tego na radarach. Jest bardzo mało polskich przedsiębiorstw, które spełnia te wyśrubowane, ale generalnie zjawisko takie jest. Oczywiście jest to osobna ustawa i nawet całkiem dobra. Mi się wydaje, że nie mam danych, ale moje wrażenie jest, że w dużych przedsiębiorstwach zagranicznych te rady są. To znaczy polscy pracownicy uczestniczą w radach, w europejskich radach zakładowych. I można tutaj też dodać, że no, można tak kompleksowo zobaczyć na różne formy dialogu. I też pewnie pracownicy to czują, że są różne formy dialogu i różne na różnych szczeblach i na różnych szczeblach ten dialog jest efektywny. Ja ostatnio robiłem takie badanie dotyczące przedstawicielstwa pracowniczego na poziomie rad nadzorczych. W Polsce jest to zjawisko. Natomiast spotkałem się z głosami, w których właśnie oni bardzo doceniali te rady zakładowe, w tym sensie, że dzięki nim pracownicy mają dostęp do wiedzy z poziomu właściciela. Że on jedzie na spotkanie i tam spotyka się jakby z wierchuszką menedżerów, którzy zarządzają korporacją w skali Europy czy świata i to są te cenne informacje stamtąd właśnie dotyczące na przykład realokacji, czyli to, że jeśli lokalne przedsiębiorstwo gdzieś ma być likwidowane, czy bardzo zmniejszane zatrudnienie, albo wręcz przeciwnie, że ma być rozwijane, że ma być nowy produkt wytwarzany w nim i tak dalej. Także i być może też szczególnie z poziomu dla rad pracowników ta wiedza, która pochodzi ze struktury rad zakładowych jest cenna, bo dotyczy zatrudnienia i dotyczy perspektyw rozwojowych
korporacji i tego i tych przedsiębiorstw sieciowych lokalnych. Dziękuję. Następne pytanie. Ja mam dosyć donośny głos, ale dam radę. Mariusz Lodnik. Ja chciałem do Piotra zadać pytanie w kwestii tego rozumienia dialogu i o tym konflikcie, który istnieje pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Czy ja dobrze to rozumiem, że taki to nie musi być konflikt, który jest sporem nazwanym zbiorowym, czy nie? Czy po prostu to są różne miejsca w łańcuchu dawania pracy i odbierania, tak? Czy na przykład takim ukrytym sporem mogą być dążenia płacowe, gdzie zazwyczaj większość pracowników no, chce zarabiać więcej, czyli ja nie znam osób, które nie chciałyby zarabiać więcej, co do zasady, a pracodawca no, jakby stara się płacić optymalnie, tak? No, różnie nazywając to oczywiście, ale czy taki ukryty spór, to ci chodzi o to rozumienie tego, że dialog jest tylko wtedy, jak są dwa stanowiska odrębne, tak? Nie, znaczy, może szerzej. Czy jestem prawnikiem, który też próbuje definiować pewne pojęcia szerzej w oparciu też o jakąś po prostu politologiczną, czy też socjologiczną jakby podstawę. Na tym też wybierałem swój doktorat. Zresztą moja wiedza wynika z praktyki społecznej. Chodzi o coś po prostu głębszego, bo w Polsce mniej więcej od stanu wojennego cały czas się kreuje, że wszyscy mamy mieć po prostu jedną perspektywę. Tak jak Jaruzelski podczas przemówienia uzasadniającego stan wojenny powiedział, że po prostu wszyscy musimy teraz no, jakby dbać o nasz kraj. Nie można zakłócać go atmosferą ciągłych konfliktów, ciągłych sporów. No to niestety potem przejęła to już opozycja, ten sam język. No i on stał się językiem, na podstawie którego wykreowano obecne pojęcie dialogu społecznego, a ten dialog jeszcze pierwszej Solidarnością był zupełnie inny. Właściwie opierał się na rozwiązaniu konfliktu. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mamy pracowników, pracownicy no, mają określoną perspektywę życiową. Jest to perspektywa jakby no, typowo jakby wykreowana przez ich potrzeby własne oraz ich rodzin. Pracownicy nie zarabiają tyle, żeby móc po prostu swobodnie, nie wiem, jakby się od tych potrzeb swoich i swoich rodzin odciąć. A pracodawcy mają inną perspektywę. Przedsiębiorstwo historycznie wyodrębniło się od rachunku domowego przedsiębiorcy już bardzo, bardzo dawno temu. On ma perspektywę o wiele szerszą. Ma też podstawę dla tej perspektywy w postaci nadwyżki, którą posiada. I on dla tego pracownika istotne jest to, że jego potrzeby własne i potrzeby jego rodziny są stałe. Bez względu, czy mamy na kryzys, czy go nie mamy, czy mamy lepszą koniunkturę, czy nie, te potrzeby są w miarę stałe, trzeba go zaspokajać. A dla pracodawcy nie. On po prostu może sobie planować, może na jakiś czas nie inwestować, potem może inwestować bardziej, rozwijać swój zakład, może zwalniać pracowników, może ich potem zatrudniać. I mamy dwie różne perspektywy, które już u swego zarania, u źródła stoją w sobie, no, są skonfliktowane. I teraz musimy to zrozumieć, by w ogóle rozmawiać o dialogu. Ten konflikt jest zawsze. Na zakładzie pracy. I dopiero, gdy zaczniemy podchodzić do siebie, rozumiejąc te swoje dwie perspektywy, no, egzystencjonalną i tą, powiedzmy sobie, produkcyjną, to dopiero z tego może być coś dobrego, coś owocnego. Ta rzecz bardzo jest interesująca w sumie, to co powiedział Piotr i pan, czy konflikt. W opozycji są panowie do siebie. Jak słyszę, jeden z panów mówi o dialogu i o innej zupełnie roli Rad Pracowników, która ma troszczyć się o przedsiębiorstwo jako całość, czyli i zyski, i wypłaty dla pracowników, i ich dobrostan, a pan proponuje zacząć od tego jednak, że zawsze pracodawca i pracobiorca będą w konflikcie, bo mają różne oczekiwania. Jeden chce zapłacić jak najmniej, a drugi chce uzyskać jak najwięcej. I te panów poglądy nie są zupełnie zbieżne. Widzicie zupełnie inne role dla Rady Pracowników. Pan jako tą taką rolę integracyjną, żeby połączyć interesy pracodawcy właśnie i interesy pracowników, a pan, że są zawsze w opozycji i zawsze będą.
Tak, no pani w zasadzie wyjaśniła to, co ja chciałem powiedzieć, ale dodam to z innej, to samo, tylko z innej perspektywy, historycznie. Historycznie, kiedy się kształtowały związki zawodowe, wytworzyły się w Polsce, wytworzyły się dwa nurty. Jeden nurt to był związków zawodowych tak zwanych klasowych, które były organizowane przez nurt socjalistyczny i oni mówili właśnie o tym, że jest wewnętrzny konflikt interesów, że praca i kapitał, prawda, i że to jest konflikt silny, głęboki. I drugi nurt to były związki chrześcijańskie i oni uważali, że nie ma konfliktu, oni mogą się pokochać, mogą pracować razem, odnosić korzyści i tak dalej. Później jeszcze wytworzył się też nurt takich związków narodowych, które były w zasadzie instrumentalnie traktowane przez endecję. To jest inna rzecz. Też były raczej chrześcijańskie niż socjaldemokratyczne. I dzisiaj to też jest kontynuacja tych dwóch nurtów. OPZZ się wywodzi z tradycji socjalistycznej i definiuje, chociaż oni też nie rozumieją dobrze swojej historii, ale no, w takim rdzeniu jakby konflikt jest u podłoża ich działalności. Natomiast Solidarność w Polsce jest typowym związkiem chrześcijańskim, który z tych tradycji przedwojennej chrześcijańskiej. No, jeśli chodzi o jakby konsekwencje, czy to ma znaczenie dzisiaj, prawda, czy konflikt, czy współpraca. W moim rozumieniu wydaje mi się, że klarowniejszą perspektywę tworzy to, że jest jednak konflikt, ale konflikt nie wojna. Konflikt, który można łagodzić, moderować i sprowadzać do takiego poziomu, że partycypujemy wspólnie w pewnych interesach, że mamy korzyści. No inne, oczywiście menedżer inaczej zarabia, ma inne warunki pracy. Pracownik, szczególnie ten niżej usytuowany. Natomiast też historycznie, gdybyśmy zobaczyli, które związki więcej dostarczały korzyści dla pracowników. Historycznie. Już odkładamy nasze preferencje, czy preferujemy chrześcijański nurt, czy socjaldemokratyczny. No, moim zdaniem analiza historyczna pokazuje, że większe korzyści mieli pracownicy ze związków socjaldemokratycznych. Związki chrześcijańskie w Polsce były związkami w gruncie rzeczy pracodawców. Nie wiem, czy ty to, Piotrze, analizowałeś, ale przed wojną związki chrześcijańskie to były związki, które pacyfikowały pracowników, które ignorowały konflikt i służyły pracodawcom. Taka jest prawda historyczna o tym. Dziękuję. Ja się tylko nie zgadzam, nie ma czasu na wchodzenie w polemiki. Zaraz zobaczymy, czy jest jakieś następne pytanie? Jest. To nie ma czasu. Wcale nie wyważała tę sferę. Ale przynajmniej sobie dzieje. No, chyba. Dzień dobry. Ja przepraszam, nie wiem, czy to Bóg, czy natura mnie dał mi umiejętności składania takich klarownych wypowiedzi, ale spróbuję się podzielić swoimi opiniami na temat głównie rad pracowniczych, przeważnie europejskiej rady pracowniczej. Bo mam przyjemność reprezentować firmę, w której istnieje taka europejska rada, nie tylko na poziomie całej organizacji, korporacji, która liczy 30 osób, ale i na poziomie poszczególnych dywizji w tej organizacji, po kilkanaście osób. Jestem przedstawicielem, mamy spotkania raz do roku wyjazdowe korporacyjnej rady i raz dywizyjnej rady. I co ja widzę? Po pierwsze, to jest faktem, że przedstawiciele Europejskiej Rady to z mocy prawa wyznaczają organizacje związkowe, a nie lokalne rady pracowników. To jest pierwszy taki ważny punkt. Po drugie, ja odbieram, mimo tutaj padły głosy, że nasza ustawa europejskich o radach pracowniczych jest ułomna w stosunku do tej ustawy o europejskich radach. Ja odbieram, że władze korporacji wykorzystują Europejską Radę Pracowników Przedywizyjne w taki sam sposób jak nasze lokalne władze. Czyli faktycznie to się odbywa tak. W ciągu kilku godzin organizowane jest spotkanie i mówimy, od przyszłego pierwszego, czy tam od przyszłego poniedziałku zamykamy taki oddział, łączymy dwa takie oddziały. I na poziomie europejskim dokładnie tak to się odbywa. Zwoływani są przedstawiciele tej Rady Europejskiej, nawet nie całej, tylko Komitetu Sterującego i firma ogłasza, jesteśmy spółką giełdową, nie możemy nic ujawniać, decyzje zostały podjęte. Informujemy Was za pół godziny zebranie dla pracowników online, informuję, te same informacje zostaną przekazywane. I tutaj mi się nasuwa pytanie,
Czy jest jakiś sposób, żeby te konsultacje, które tak to z ustawy wynikają i polskiej, i europejskiej, były faktycznie konsultacjami? Bo mówię, i na poziomie naszym i europejskim to się odbywa no, pół godziny wcześniej, 15 minut, godzinę wcześniej, przed opublikowaniem oficjalnej informacji. Mimo, że nasza firma ma władzę w Helsinkach, większość zakładów jest w Szwecji i Finlandii, tam uzwiązkowienie jest bardzo duże, zupełnie inaczej traktują związki zawodowe, ale jeśli chodzi o Radę Europejską, to praktycznie ja nie widzę różnicy w traktowaniu. No może na te spotkania Europejskiej Rady są znacznie bogatsze, że tak powiem, bardziej, że firma chce pokazać. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Ktoś chciałby odpowiedzieć na to pytanie? A propos odnoszę się jeszcze do naszej różnicy. My, mam wrażenie, z Piotrem patrzymy z perspektywy przede wszystkim pracowniczego interesu i Rada Pracownicza, Rada Pracowników jest jednym z narzędzi. I teraz, jeżeli chodzi o konsultacje, no to i tak one są osadzone w jakiejś relacji władzy. To znaczy, to jest pytanie, z tą wiedzą jest taki problem, że jest ten mem słynny. Czy pan się nie boi, że ktoś się dowie? Właśnie pan się dowiedział i co? I tak czy siak trzeba mieć odpowiedź na to drugie pytanie. To znaczy, Rada Pracownicza w tym momencie służy jakimś udziale głównie w wiedzy na temat przedsiębiorstwa. Pewnie da się instytucjonalnie te ramy konsultacji doprecyzować, tak? Znaczy, jeżeli chodzi o czas i dostarczenia tych informacji, ale to i tak będzie, znając doświadczenia, wiem, będzie próba obejścia tego, ile będzie taka możliwość, o ile nie będzie realnej sankcji, to znaczy, o ile nie będzie tej odpowiedzi na to, właśnie się pan dowiedział i co? W jaki sposób jesteśmy w stanie takie nadużycia ze strony władz przedsiębiorczych, korporacji skontrować tak? I stąd też ja tutaj jednak upierałbym się przy tym, że tu jest potrzebna ta strona samoorganizacji pracowniczej i związkowej. To znaczy mamy rady pracownicze i one muszą mieć jakieś realne narzędzie konfrontacji w pewnym momencie, bo inaczej siłą rzeczy no albo się pracodawca z dobrej woli dogada i to czasami działa, ja nie mówię, że nie. Jest możliwość, że reprezentacja pracowników dogaduje się, nie mając nawet tych narzędzi takich w postaci możliwości protestu. Może się dogadać, to się zdarza, tak? Ale z drugiej strony, jak jest zła wola, no to tu się kończy, tak? Jest zła wola po stronie pracodawcy i co? I musi być jakaś odpowiedź na to, tak? Dlatego ja bym jednak się upierał przy tym, żeby identyfikować ten konflikt nie jako to, że zawsze jesteśmy po dwóch stronach, ale że mamy, tak jak Piotr powiedział, różne perspektywy, co oznacza, że może czasami pracodawcy może się opłacać na przykład płacić więcej, może się opłacać, może się tak zdarzyć, a może się nie zdarzyć, tak? I stąd też, no wydaje mi się, że pewnie da się w ustawie i też chciałbym zagwarantować, że jeżeli w przyszłym parlamencie, jeżeli będzie taka potrzeba pracowania i złożenia tej ustawy, tylko złożyć ustawę jest najprościej. Myśmy złożyli 300 ustaw w tym Sejmie, tak? I chwalę się jedną, tak? Której my nie złożyliśmy, tylko 500. Więc to tak działa, tak? Więc to jest raczej kwestia zorganizowania jakiejś większości, ale także uczciwej pracy nad tym chociażby, żeby te kwestie informowania były możliwie najlepiej doprecyzowane, tak? Więc to jest jedna rzecz. Da się zagwarantować pewnie w ustawie możliwie najprecyzyjniej kwestie czasu i ram tych konsultacji. Ale jak będzie zła wola, to upieram się, że potrzebne jest coś jeszcze. Niestety mamy 2 minuty do końca, a ostatnie pytanie i bardzo krótka odpowiedź. Proszę. Dzień dobry. Ja mam pytanie, tu tylko jedyny jestem pracownik fizyczny, czy wszyscy tam biurowi? Wow, to może tutaj jest właśnie problem. Bo ja mam rozmawiać z pracownikami, oni są prości, nie rozumieją takich różnych terminów. I właśnie tu jest problem. Rada Pracownicza w ogóle nie współpracuje. To są starzy pracownicy, którzy mają wypracowaną jakąś tam pozycję i wypłatę. Są starsi, więc raczej nie będą ryzykować. I pierwsze, co usłyszałem na zebraniu Rady Pracowniczej, to lepiej się nie budzić, bo źle to się skończy. Także może ta nowelizacja powinna obejmować mniej czynników, a być doprecyzowana po prostu ta ustawa. Na przykład godziny wyznaczone, 2 godziny w tygodniu na rozmowy z pracownikami, takie już zapewnione. Bo tak to jakie mam odejść od pracy, skoro ja przestanę pracować, to ten maszyna stanie, bo nie dostanie towaru. Dobrze, dziękuję bardzo za ten głos na koniec tego naszego panelu. Nie ma już czasu na odpowiedź. Zapraszam. Bardzo dziękuję panelistom za przyjęcie zaproszenia. Państwu.
za wysłuchanie. Mamy 15 minut przerwy na kawę, na toaletę. Spotykamy się tutaj o 12.15. Zaczynamy punktualnie.